Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek taki krótki. Jesteśmy naprawdę w przepięknym miejscu po prostu, ale niestety to przepiękne miejsce nie wynagrodziło nas dzisiaj niczym, więc postanowiłem otworzyć paczkę od Roberta z Ropfish. Przyznam, że ta paczka już trochę u mnie leży. Tak woziłem z łódki na łódkę, z łódki na łódkę. Zapominałem, nie było czasu, dzisiaj jest czas, więc zobaczymy, co w tej paczce się kryje. Przepraszam. Nie no, mam nadzieję, że w środku są przynęty. Dobra, zobaczmy to w tej paczce. Jak widzicie, nie otwierana, kompletnie nie ruszana, a w niej mamy tak. Jest taki kogutek. To jest streamer, tak, Łukasz? Ja nie wiem, co to jest. Nie używam. Ciekawa rzecz, dobra, odkładamy. Dalej mamy wublerek. Nazywa się przecinak. Przecinak. Tak, a powiem, że bogata ta paczka. Kolejny woblerek. Też przecinak. I co mamy dalej? Kolejny przecinak, czyli przecinaki w różnych kolorach. Ile to w ogóle ma? To jest 9,5 cm, 5,5 grama, maksymalna głębokość 1,5 metra. Dosyć ciekawe, Łukasz, nie? 5,5 grama. Dosyć ciekawe. Tu dalej mamy tak, tu mamy, tam był przecinak, a tu jest trzciniak. Trochę mniejszy wobler. 7 cm, 4,5 grama, 1,20 m głębokości. O Jezu, ile tego jest. Tak, kolejny przecinak. Przecinak. Kolejny. Kolejny, o, ten bardzo fajny. Taki mój kolorek. Na co to, panie, są te przynęty, powiedz? Trzeba się Roberta zapytać. O kurde, będziesz jechał, no. Fajne. Bardzo fajne. Guter Damer, Damerung. Coś z niemieckiego. Super. Bardzo fajny. Kolejny. Bardzo fajny. No. Lecimy dalej, bo to się w ogóle nie kończy. Dobra, to mamy tak. Coś pięknego, muszę wam powiedzieć. Co to jest, spinner bite jakiś? Znaczy, ciężko stwierdzić, to taka blaszka bardziej. No tak, tu kotwica jest. No, fajne, no. No, powiem wam, że to drużnowskie klimaty, tak czuję naprawdę, bo to jest bardzo fajna blaszka. Tak, kolejny streamerek. Na streamery jeszcze nigdy rzeczy nie łowiłem, więc będę musiał się jakoś tego nauczyć. Kolejny streamerek. O. Tak, ale to myślę, to będzie robiło robotę, to jest tak. No. To są klimaty jesienne. Kolejny woblerek. A tu jakiś mamy grubszy temat. Jerk. No, ten jest nieuzbrojony, co prawda, ale to Robert mówi, że niektóre nie są uzbrojone, więc trzeba będzie sobie uzbroić. Ale taki, powiem wam. Kawał mięsa. Kawał mięsa, a tu troszeczkę mniejszy kawałek mięsa. Też żerk. Fajnie, fajnie, naprawdę. Bardzo fajna robota. Kwok. Co to jest? To jest kwok, bo on wie, że teraz wiesz łowczą sumę. Co to jest? Łukasz, to jest kwok? Nie. To był jakiś specjalny. Zobaczcie. No, kurde, fajne. Trzeba mi sobie to uzbroić. Naprawdę fajne. No, powoli nam się kończy. Mamy tak, kolejnego. To mówię wam, to będzie na pewno świetne. Tutaj mamy takiego malutkiego woblerka. To Łukasz jakiś klen, jaś, nie? Rzeka. Coś takiego, nie? Chociaż pewnie i okoń, myślę, bez najmniejszego problemu. O, takie coś jeszcze. Taka wahadłóweczka. I ostatnia rzecz. Aha, dobra, ostatnia rzecz to są naklejki. Naklejki, zaraz naklejimy.
damy Wojtkowi naklejoną. Dobra. Teraz słuchajcie, nie wiem co prawda jak to Łukasz nagrał, ale to się okaże. Mam dla Was konkurs, jeżeli chodzi o te przynęty. Za chwilę wyświetlą Wam się wszystkie przynęty, które biorą udział w tym konkursie. One będą ponumerowane 1, 2, 3 i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście najpierw wybiorę coś sam dla siebie, bo mam tutaj kilku swoich faworytów, których nie będziecie mogli wygrać w konkursie, ale na pewno kilka dobrych, kilka fajnych przynęt, które będziecie mogli sobie wybrać. I uwaga, robimy tak. Przynętę mogą zgarnąć aż 3 osoby. Wystarczy, że pod tym filmem zostawicie komentarz o treści biorę udział i napiszecie, dlaczego akurat Wam potrzebny jest taki, a nie inny wobbler, przynęta, jerk, czy cokolwiek innego, co sobie wybierzecie. I najciekawsze 3 odpowiedzi według mnie wybiorę sam. Po prostu najciekawsze według mnie odpowiedzi, 3 takie odpowiedzi wygrają po jednym wobblerze, jerku przez siebie wybranym. No i oczywiście konkurs jest tylko i wyłącznie dla subskrybentów mojego kanału, więc jeżeli chcesz wziąć udział w tym konkursie, no to musisz zasubskrybować mój kanał. Także teraz zapraszam na krótką prezentację z bliska każdych przynęt. No i po tej prezentacji zapraszam do komentowania i brania udziału w konkursie. A jeszcze jedna rzecz. Łukasz, bo tak trzymasz tą kamerę i trzymasz, co chcesz? Bo mam to oczywiście jedno przygotowane dla Ciebie. Tak? Tak, no. A nawet powiedzmy 2, no niech Ci będzie. Za to trzymanie kamery. Dobrze, to proszę bardzo. Mały kloniowy wobblerek dla Łukasza. Jest. Dzięki. Dobra. I teraz tak. Łukasz, powiedz mi, którego przecinaka, wiecie, nie obraźcie się, no ale tutaj no, kolega jeszcze, który pomaga kamerowi, ma zawsze pierwszeństwo, którego przecinaka sobie wybierasz? Teraz nic nie widzę, ale... No, standardowo Fire Tiger musi być. Dobra, Fire Tiger jest twój. No i widziałem, że świeciły ci się bardzo oczy na te takie jerko woblery. Nie wiem jak to nazwać. Słuchaj, żeby nie było, że ja coś tutaj pochowałem. Tylko słuchaj, tutaj jest sprawa taka, że jeden jest na pewno mój, bo to jest mój ulubiony kolor. A ty wybierz sobie, proszę ciebie, jeden dla ciebie. Zielony. Też zielony, tak. Czyli Łukasz łowi na zielono. Bawimy się, myślę, przez powiedzmy tydzień od momentu opublikowania tego filmu i po tym tygodniu jeszcze zobaczę, albo nagram jakiś kolejny film i tam ogłoszę zwycięzcy, albo po prostu w komentarzach do wybranych osób się odezwę. Na dzisiaj to tyle. Niestety bez ryb. Jest pierwsza ryba. Nieduża. Bardzo mała, ale jest. No. Czyli jakieś już wskazówki. No. Zobacz, jaki chudziutki w ogóle, nie? Spadaj, młody. Znienawidzony przeze mnie spinmat. Z kolejny jest. Ładniejszy, co? Troszeczkę ładniejszy od tego, co był, no. Tak, troszeczkę ładniejszy. Zobacz, jak idzie. Troszeczkę ładniejszy. Ale nie chcę w ogóle nic walczyć. Opsa! Ale doprowadzony. Ale doprowadzony. Tak, to jest jedna, ale widzisz, w jednym miejscu pod drzewem. Ole! Jest i to ładniejszy. Jest ładniejszy Łukasz Okonek. Walnął w opadzie w spinmada. Kolega, ładny.
Czy ładny? No ładny jak na razie na tą wodę, to jest ładny. Co tam ćwiczysz? A. Fajnie. Kurdziwa puścił, no co jest z tym filmadem? Był zacięty. Patrz go, kurde, no. Byłem tu ostatni raz 20 lat temu. Pamiętam te swoje 3 wypady. Przez 3 wypady nie miałem ani jednego brania. Wróciłem to po 20 latach. Po 20 latach złowiłem 2 okonie, więc jest trochę lepiej, ale myślę, że przez kolejne 20 lat raczej tu już nie wrócę. Trzymajcie się. Miłego, w sumie miłych wakacji, miłego odpoczynku i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!